Witamy Państwa w pierwszym w nowym roku programie Gmina Przygodzice Inwestycja w Przyszłość. W tym odcinku podpatrzymy galę, na której rozdano najwyższe społeczne wyróżnienia za zaangażowanie i pracę na rzecz gminy Przygodzice. Prześledzimy również plany inwestycyjne na najbliższy rok. Zapraszamy! Się 1 lutego odbyła się pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy Przygodzice. Rajcy dyskutowali na temat dwóch uchwał. Najważniejszą z nich była zmiana do budżetu, którą wniósł wójt Przemysław Kaźmierczak. Zakłada ona opracowanie dokumentacji technicznej dla kanalizacji miejscowości Wysocko-Małe, Smardów, Topola Wielka i Topola Osiedle. Było to możliwe dzięki temu, że dostaliśmy zwrot wcześniej poniesionych kosztów na właśnie budowę kanalizacji i było to możliwe, aby te pozostałe miejscowości, które są w programie grupy Ostrów, obszaru Ostrów, włączyć do budowy kanalizacji. I w tym układzie będziemy mieli już komplet miejscowości, tutaj te 5 podstawowych i będziemy zgodnie z tym projektem realizować budowę kanalizacji w latach następnych. W ubiegłorocznym 5 etapie tej wieloletniej inwestycji w całości skanalizowano Przygodzice i Janków Przygodzki. Gmina na ten cel przeznaczyła 5 milionów złotych. Było to jedno z największych zadań własnych samorządów w ostatnich latach. Druga kwestia poruszona przez radnych na pierwszolutowej sesji to zaciągnięcie długoterminowego kredytu na budowę sali gimnastycznej zespołu szkół w Czarnym Lesie. W tym roku zgodnie z porozumieniem, z umową podpisaną z wykonawcą, do 30 czerwca ta sala ma być oddana do użytku. No i na sfinalizowanie właśnie tej inwestycji jest potrzebny kredyt. Będzie on wynosił około 1 000 000 zł. Budowa sali gimnastycznej w Czarnym Lesie to przedostatnia inwestycja związana z gminnymi zespołami szkół. Na swoją kolej czekają jeszcze Przygodzice. Środki na opracowanie dokumentacji dla sali przy tamtejszej szkole podstawowej zostały ujęte w tegorocznym budżecie.